Czy pani zdaniem można jednocześnie pełnić funkcję komendanta Straży Miejskiej i radcy prawnego? Dajmy zarobić komuś, prawda, kto będzie miał tylko jedną pensję i będzie kompetentny w tych sprawach. No. Powinien pilnować jednego dokładnie, proszę panią, żeby ten porządek był na podwórkach, odpowiednio parkowane były samochody, proszę panią, a nie jeszcze, proszę panią, zajmować tam miejsce dla tych młodych, którzy naprawdę mogliby wiele zdziałać. Tak dorabianie po godzinach przez szefa Straży Miejskiej komentują mieszkańcy Bolesławca. Komendant Emil Zając oprócz pracy Straży Miejskiej prowadzi praktykę radcy prawnego. My pytamy, czy to etyczne i zgodne z prawem. Zaczynamy u samego komendanta. Jesteśmy z telewizji TTV. Chciałabym z panem komendantem rozmawiać. Czyli nie ma komendanta. A kiedy będzie? Ciężko mi powiedzieć, jest gdzieś w terenie. Okazuje się, że pan komendant jest bardzo zajęty. Czekając, aż znajdzie dla nas czas, pytamy ekspertów, co sądzą o podwójnej pracy komendanta. Komendanta Straży Miejskiej obowiązuje zakaz czy nakaz powstrzymywania się od podejmowania innych dodatkowych zajęć, zatrudniania się, jeżeli te dodatkowe zajęcia, jego dodatkowa aktywność zawodowa mogłaby powodować podejrzenie o brak stronniczości bądź interesowność z jego strony bądź jego pracodawcy. Czy łączenie dwóch funkcji rodzi konflikt interesów? Specjaliści nie mają wątpliwości, że tak. Zdaniem mecenasa Krzysztofa Budnika, komendant w roli radcy prawnego to magnes, który do kancelarii może przyciągnąć wielu klientów. Tym chętniej potencjalnie obwinieni będą udawali się do tej kancelarii prawnej, licząc, być może nawet bezpodstawnie, ale licząc na to, że mogą spodziewać się innego traktowania niż to przewidują przepisy kodeksu wykroczeń. Ale jak udało nam się ustalić, pan komendant poza zatrudnieniem w prywatnej kancelarii prawnej doradza w miejskich spółkach, jako oczywiście specjalista od prawa. Tak w 2009 roku ówczesny dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu tłumaczył zatrudnienie szefa straży na stanowisku radcy prawnego. To był okres 4-miesięczny tylko w ubiegłym roku i ta współpraca się zakończyła. Robił pan jakiś nabór, przetarg na takie usługi? Nie, dlatego że kwota za to jest niewielka i po prostu to nie jest kwestia naboru, tylko wyszukiwania tak naprawdę osób, które się na tym znają. I jeśli chodzi o pana Zająca, to akurat on się bardzo, bardzo dobrze na tym zna. Nie kwestionując radcowskich kwalifikacji pana komendanta, rozumowanie szefa ośrodka sportu dziwi znawców prawa. Dla nich łączenie tych dwóch funkcji to oczywisty konflikt interesów. Nie powinno być tego rodzaju sytuacji, by z jednej strony pełniąc funkcję wiążącą się z ochroną porządku, z drugiej strony pełnił funkcję jakiegokolwiek bądź doradztwa dla władz samorządowych miasta. To jest chore. Podobnego zdania jest wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Wydaje się, że pełnienie funkcji komendanta Straży Miejskiej, a równolegle doradzanie spółkom miejskim czy doradzanie gminie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, jest potencjalnym polem konfliktu interesów i wobec tego wątpliwym jest podejmowanie tych dwóch zajęć równolegle. A wyobraźmy sobie sytuację, w której Straż Miejska ma ukarać na przykład miejską spółkę, na przykład, nie wiem, za nieodśnieżenie chodnika, a w tej spółce radcą prawnym komendant Straży Miejskiej. Może mieć podejrzenia, czy to będzie równe traktowanie, czy nie będzie równe traktowanie. Bo ukarać swojego pracodawcę może być panu komendantowi co najmniej niezręcznie. Co na to sam zainteresowany? Nie był chętny do wypowiedzi przed kamerą. To, co ja robię po pracy, to jest moja prywatna sprawa. Ale nie uważa pan, że to koliduje z pana obecną pracą? W ogóle. Nie ma przepisu, który by mi zakazywał podjęcia dodatkowego takiego zajęcia. Tak jak powiedział jeden z naszych prezydentów naszego kraju, co nie jest dozwolone, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Trudno tutaj mówić o nie wiem. Taka interpretacja prawa pozwala, jak widać, komendantowi bez wyrzutów sumienia pobierać dwie pensje. Wybierając go komendantem Straży Miejskiej w Bolesławcu już dostał jakiś mandat zaufania. Osoby, które go zatrudniły, powinny rozważyć to. Problem w tym, że jego przełożeni niechętnie chcieli rozmawiać o podwójnej pracy komendanta. Tak sprawę skomentował sekretarz miasta. Urząd Miasta nie ma nic przeciw temu, żeby pan komendant łączył te dwie funkcje. Kropka. Wydaje mi się, że lepiej by było, żeby pan prezydent dał komendantowi podwyżkę, żeby chłop nie musiał sobie dorabiać po godzinach.
Według oświadczenia majątkowego Emil Zając w ubiegłym roku zarobił na etacie komendanta nieco ponad 100 tysięcy złotych, a z umów zleceń uzyskał dochód 22 tysięcy. Sylwia Repeła, Bolesławiec.